których już nie mogę podnieść. Znowu trzeba będzie zrobić zbroję. W sumie mogłabym ich rozciachać i zrobić sobie zbroję. To też jakby nie powinno być. No to z kości czy coś, nie? Teoretycznie nie powinien tu się już nikt zjawić. Ale nie mam toporka żadnego. To sobie zrób tego z kości, nie? Okej, wytwarzanie. Tutaj też jeszcze włócznia w tym. A, już nie mam gdzie go wsadzić. No dobra. 91, 70, dawaj to. O, jest strzała. Jakie headshoty, no. Słuchaj, udało mi się. Teraz tu zrobimy po prostu nowe łóżko. Czy nowe łóżko? Przyśpimy się w tamtym i tyle. Za pozbycie się tego dużego typa też powinny być jakieś ekstra punkty, słuchaj. To co on masz? Dostajesz tam ten toporek, nie? Jaki się XP teraz. No tak. Ten dwuręczny topór gdzieś tam powinien leczeć. Ale że faktycznie. No. A to ja myślałam, że on jest tylko jeden na planszy, tak jak garnek, wiesz. Nie, 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 to właśnie, że oni mają, nie? To... No dobra, to czego ja się chcę pozbyć? Dzidy pewnie jednej. Dawaj mi ten topór. Okej. Okay. Czy ty tu będziesz do mnie zmierzał po drodze? Nie. Jak nie? Nie. Przecież ja nie przyjdę sama do domu. No jak to nie? No tak to nie. No prosto, idziesz cały czas prosto. Ta. Gdzie to łóżko było? Masakra. Zrób się tą ankietę. Trafię do domu, czy nie trafię do domu? Obstawianie. Mapa. Gdzie ja właściwie jestem? 44. Tu jest ta wioska, a my jesteśmy mniej więcej przy tej wiosce dobrych, nie? To muszę iść na południe. Jak mnie nic po drodze nie zeżre, to będzie cud. Znalazłam mostek.
Jezu, dobra, kapibary. Zestresowana, słuchajcie. Nie wiem, czy powinienem iść dołem, czy górą. Dołem chyba, nie? Jezu. I tak powinien jakiś balans zrobić, nie? Nie, że koleś dostaje dwie dzidy i trzecią prawie chce rzucić, a on jeszcze dalej chodzi, nie? No, to prawda. No chyba, że chodzi też o to, że za słaby to poziom jeszcze, nie? Gdyby miał 100 na 100, to może te dwie by wystarczyły. Może, też tak może być. Jezus. Nie wiem, gdzie ja mam iść. Czterdzieści cztery, 22,5. No to chyba w dobrym mamy miejscu jestem, tu powinien być ten przesmyk. Jest. Dobra, jak przeszłam teraz przez ten kamień, to co dalej na wprost to było? Który kamień? Ten z łapkami dookoła. No tak, prosto dojdziesz do wioski od tej. No. Pogryzło mnie wszystko. O, shit. To jest chyba świnia. Wlazłam gdzieś na jakąś wysepkę. Czterdzieści sześć w sumie powinnam mieć. Tu zdrowie psychiczne mi siada, pewnie od tych. Pewnie mam pijawki. O nie. Dobra. Funkcja. Zajebiście. Thirsty.
Że nie wiem, jak ja mam stąd zejść. Coś przedobrzyłam, słuchajcie. Nie powinno mnie tu być. Zgubiłam się, no. Czy mogę iść w tamtą stronę? Nie wiem, tam. Wait. 43 to jest tu. Na 26. Nie, to powinna iść na E. Nie? Na W. Na W. To na dół powinnam zejść. Jakiś wodospad jest, wioska jest, wioska. Paczkę z żarciem przygotowani. Czyli jak ja sobie stanę tu, to mi psychika będzie rosła? Chyba nie bardzo. W sumie mi nie spada teraz. I teraz tędy. Od wyjścia też na wprost, nie? Do tego naszego miejsca. No tak. Tędy chodźmy. Dobra, tu są te... Są jakieś takie... To nie tu, ale dobra, nie będzie tędy i w prawo. Nie, czy ja teraz tędy przejdę? Jesteśmy w domu, słuchajcie, jesteśmy w domu! Dało się. Dało się przejść całą dżunglę. Dziękować, dziękować, dziękować. O, matko. Aniu, witaj serdecznie. Dzięki za rajdzika. Witam wszystkich przybyłych. A bo ty miałeś wcześniej ten topór dwuręczny, nie? Teraz go straciłeś chyba, prawda? Nie, już o wiele wcześniej go straciłem. A to ja ci go pozostawię. Co spadłem chyba. Wtedy chyba co spadłem, nie? To chyba go straciłem. A, rozumiem. Heja, heja. Jak tam gierki? Dobrze się grało? Cześć, Hiro Janusz.
właśnie udało mi się przejść z pół dżungli i trafić do domu, bo mego nie chciał po mnie przyjść. Skończyłam grę z dziurkami. O, brawo. Dobra, to zostawiłam ci tu ten toporek w sumie. Czy ja tu coś mam, co można by odłożyć? Na pewno jakieś te opatrunki. Czekaj, wytwarzanie. Dziury zostały wypełnione. Czas na survival w Amazonii. Zniemy to. A miejsca zaczyna brakować. Trochę trzeba tu poprzątać, słuchajcie. O. Zostawiam opatrunki. I kupę w sumie. Co budujesz ten? Doniczki? No tak, na razie jedną tą dużą. No. I trzeba na ten owoc tylko zrobić. I nie wiem, czy nie małą pod te... Pod które? Te takie, co no już straciłem teraz znowu. Mam taką dziwną tą roślinę, nie? Żeby trzeba znaleźć ten kwiat i wtedy posadzić. Ale którą dziwną? Ta z tymi fioletowymi i tymi? Ta, chyba ta, no, no. Ta, co była na te... Na gorączkę? Czy zatrucie, tam, zatrucie, czy coś tam, no. Też, nie? Kwiatu nie ma, jest tylko liść, a zakładam, że z liścia się nie da zrobić nasion. Nie, nie, to kwiat trzeba, no. No dobrze, to trzeba będzie to mieć na uwadze w takim razie. Idę zobaczyć, czy jest obsydian. Nie ma, bo ja pozbierałem. No chyba, że się zespełnił znowu. Teraz zobaczymy. Jest! No to się już zespełnił. 4 deski. Dobra. Deski powiadasz. I to trzeba zabrać kłody. Tak, dokładnie tak. Wróciłam bezpiecznie do domu. Mam dwie deski, jak coś. Mhm. Ty tam z tyłu gdzieś stawiasz, tak? Na tym, tym? Nie. A no tam tu, z tej strony. Okay. Też tam jest te drugie. A masz ten owoc? Nie, owocu nie mam, mam tylko liście, bo były w skrzynce, wiesz? Ale... A nie, też nie mam. Nie, mnie całe jedzenie przepadło. Twoje kulki, nie, te pomarańczowe zostały. Swoją drogą podałoby zjeść. No dobra. Się nam cegiełki rozpuściły, trzeba nowe zrobić. No, od deszczu. Deski jeszcze nie? Czy już dołożyłeś? Dołożyłeś. Nawóz trzeba. Przed chwilą do skrzynki odłożyłam. Jeden. Dodałeś już na... A nie, to chyba najpierw posadzić coś trzeba. O nie, muszę się wyspać. Co? Nie, najpierw trzeba posadzić coś, a dopiero... Co, Aniu?
tygodniu powiesz na dołączenie, jak będziemy grali w podstawkę. Może będziesz miała ochotę dołączyć do nas na podstawową fabułę. Nie ma złota, słuchaj. Nie ma się co rzucać na pieniądze. Dobra, tam by trzeba też ogarnąć chyba ten... A, widzę, że dorzuciłeś, przepalasz tutaj metal. No, metal, no. No, to spoczko, super. W sensie, do tej gry jest fabuła? Bo nie ogarnęłam chyba. No, jest! To, co my teraz gramy, to w sumie też jest fabuła. To jest prequel, nie? No, jest normalnie... Do fabuły. Jakby... To jest survival, ale ma wątek. Jak tam kolejne elementy odkrywasz, to jakby toczy się fabułka, nie? Znaczy, bo tu nie mamy tego radia, dlatego tu nie widać, żeby to była fabuła. Bo w podstawce, że jest radio i co chwilę te dialogi jakieś się wybiera. No, no. To widać, że to idzie tam do przodu ta fabuła i... No tak, że czuć, się... że jest jakaś fabuła. Tak, no. Bo się kontaktuje z tą swoją kobietą, nie? No. Idę poszukać tego owocu tu po tej stronie, nie wiem, czy on tu gdzieś rośnie, albo tej roślinki. No, gdzieś blisko powinien rosnąć, no. Może mnie tu nie zeżre żaden kot. A po bułce co, będziemy się przy tym, przy porcie? Znowu? A, nie wiem, no zobaczymy. Czy na jeziorku? Przy porcie jest miejscówka sprawdzona, a możemy wymyślić coś innego, nie? No to można tam, co tu jest, ten kamień teraz, nie? W tej wodzie. No. Przy tej wiosce po lewej stronie? Mhm. Bo też tam gdzie wybudować na tym jeziorku, nie? To też jest ciężko znowu, wiesz, jak z łapaniem z tym, gdzie można budować, nie? I jak? Zobaczymy, pobawimy się najwyżej, pokombinujemy. Będzie więcej rąk tak, do nie pracy. Wiem, gdzie by... No bo tak będzie lepiej, łatwiej dla niej, nie? Bo ludzie podejdą do wioski, w sensie do butego, nie? Do chatki. No, to tak. Mam nadzieję, że tego nie zmienią do tego czasu, nie? Nie, już to nie, już zostawili tak, jest, to już tego teraz nie będę. Słuchajcie, całą dżunglę biegłam na YOLO, ale w poszukiwaniu owoców i krzaka idę jak ból po kościach, nie? Nie mogłam sobie grę zapisać, ale się przespałam, to przynajmniej miejsce odrodzenia mam odpowiednie. Mi sznurki się też przydadzą. Za chwilę odejdę na tyle od domu, że zaś nie będę wiedziała, którędy wrócić. Mam wrażenie, że te owoce gdzieś koło nas rosły wcześniej, ale chyba, że zostały zebrane i się nie zrespiły jeszcze, bo taka ta opcja też istnieje. Się jeszcze nie zrespiły. Dobra, co jeszcze to chciała? Tam apoteki jeszcze leżały. A, kamienie czy chciałem pozbierać? Coś tu słyszę, tylko co?
nic takiego. Te kłody leżące wyglądają jak zwłoki, albo jak te, jak zwierzęta. Dobra, wracam do domu. Nie ma. Trzeba wynaleźć w podróży. No, raczej chyba nam to. Ten jeden owoc po prostu zapamięci, zamienić na, też na nasiona i tyle. To jest takie światło, tak się tu wszystko odbija w tych mokrych liściach, że totalnie nic nie widać. O, jest za to roślina. Nieznany owoc. Cześć, Peter, heja. A, dobranoc, Aniu, dobranoc. Mąż, który pozwala, że niech całkiem samej nieuzbrojonej do obozu dzikusów w Amazonii nie dostanie tytułu męża roku. No, też mnie zastanawiała ta część fabuły z podstawki. Aniu, to, aha, Ania już w sumie poszła. Chciałam powiedzieć, że nie ma powodu do spiny, nie? No, spokojnie będziemy grać. No dobra, to co? Co tu jeszcze budujesz dobrego? No nie wiem właśnie, co tu jeszcze mam dobrego. Jego przydatnego. No, teraz to w sumie najbardziej to chodzi o tą zbroję, żeby to... Ten metal był, nie? Tak naprawdę. Tak poza tym to... Nie wiem, trzeba może zobaczymy, co jest tu jeszcze do zbudowania w spisie. To są ściany. To są stelaże. Prysznic jest, filtr wody jest, pułapki się nie sprawdzają. W domu też nie ma co budować tak naprawdę. Stojaki na wszystko są zbudowane. Można stojaki na liście zrobić, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Zaufanie do żony jest godne poszanowania. Jestem za, ale posyłanie żony do potencjalnych kanibali, łowców, niewolników, szalonych czcicieli diabła albo gwałcicieli to po prostu głupota. A może miał dość kobity? Znowu mi energia spadła. Chyba trzeba zjeść jakieś mięso, tak coś czuję. Mego ktoś buduje, słuchajcie. Myślę, że to się da, ale jednak nie, to bez pastelarza musi być.
A, to jest ta taka, ten taki skos. No. To chyba bez stelaża faktycznie. Myślałem, że to czerwony to jakiś potwór albo zmutowana papuga. Nie, tu nie ma takich potworów. Tu są jakby stricte potwory z dżungli, nie? Czyli albo tubylcy, albo zwierzęta, ale jakichś takich dziwolągów nie ma. To nie deforest. No trzeba mięso zjeść, słuchajcie. Dobra, no. Trzeba zająć z patyków jakąś zbroję zrobić. No. Liście tu są jakieś jeszcze. A zobacz, czy na dole nie ma kości. Nie, kości już się zużyły. Tak? Okej. Wyrzuciłam kilka tych... opatrunków z tytoniem do skrzynki, więc jak coś... No, solowe wiesz, jak zrobię, bo to... Lepiej od razu małe zrobić. No, ja bym sobie zrobiła, wiesz co, ten do wytwarzania. Ten do wytwarzania, ten do rozpalania chciałam powiedzieć, tylko nie pamiętam jak się go robiło, więc muszę sobie zerknąć. No, który, nie? No, podobno ten z łukiem jest szybszy, tak? Tak żeśmy rozmawiali? Chyba no, szybszy będzie ten z łuku, nie? No właśnie. Ona nie energii chyba potrzebuje. Łuk, kamień, mały kij i deska. No to znowu wiesz, wytwarzanie powiesz, zanim łuk zrobisz. No. Swoją drogą trzeba by znowu jakieś... O. Jakieś te... Strzały porobić, bo mam tylko jedną teraz strzałę. To tam na dole są te, nie? Potrzebujemy patyczki zebrać, już jest 10. Nie mam kamienia. No dobra. Tego nie masz? Kamienia. O, bo przecież masz pełno skrzynce. Zauważyłam tylko duże, wiesz? No, bo są małe jeszcze. No, widzę. Wytwarzanie. To co? Patyk, nie? Sznurek? Nie? Mały patyk? O!
No dobrze, rozpałka jest. Przetworzyć na małe patyki. Jakby co? Aha, ty jeszcze jesteś w połowie żyćka, to się idź podleczyć. Ja może strzały zrobię w tym czasie w takim razie. W sumie kolejny powód, by nie puszczać żony samej do obozu tubylcy. Okej, robiłam strzałę i jedno pióro mi wypadło jakby ze strzały. Żeby mniejsze zużycie surowców się włączyło. Dobra, jak tam mięski? Jak tam nasze statystyki albo o, notatnik sprawdźmy. Pięści 4. Włócznie, bronie dwuręczne 0. Znaczy, aha, bo łowienie z włóczni się nie liczy jako łowienie. No bo to trzeba wędkę zrobić. No, łowienie z, a łowienie z włócznią mam 0 na 100. To jest nie fair, coś się zbagowało. No ja teraz idę zobaczyć. Jedno. Nie mam. Nie mam łowienie. No ja mam ten orzech. Może zrobimy wędkę. Jak się wędkę robi? Ja mam 3 na 100, ale nie wiem skąd. Długi kij, lina, dwa ptasie pióra, miska z orzechowca brazylijskiego. Pióro potrzebne. Tu gdzieś był tukan. Halo, ptaki. No nie, kot rozpychalski. No. Kot się rozepchał przy routerze i rozłączył internety. Nie ma tu żadnych zwłok ptasich.
już i masz. Coś mnie coś gryzie. Jeszcze. Okej. Zobaczmy, jak się sprawdzi. Łowiłeś wędką w tej grze już? Chyba nie. Ciśnij, aby zaciągnąć, ciśnij, by ściągnąć. Zaciąć, aha. Okej.